Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie skorpiony w horoskopie miesięcznym na styczeń 2024 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Skorpiony, styczeń 2024 roku. Jakieś rady, wskazówki dla skorpionów. Skorpiony. Ale się będzie działo, kochane skorpiony. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę. Rycerz denarów. Dobre wiadomości. Pozytywnie zakończone sprawy różnego rodzaju. Awanse, legalizacje, zaręczyny, niespodzianki, prezenty od losu. Super. Co Wam może poprzeszkadzać? Trójka mieczy, siódemka buław. Możecie mieć jakieś poczucie krzywdy, poczucie rozczarowania. Dlatego, że możecie próbować coś komuś udowodnić, albo do czegoś przekonać. I po prostu może Wam nie iść. Ale nie zwracajcie na to uwagi, w miarę możliwości oczywiście. Nie pielęgnujcie w sobie poczucia krzywdy, rozczarowania, smutku. Nic nikomu nie udowadniajcie, nie przekonujcie do niczego, to nie ma sensu. Jeśli ktoś Wam powie, udowodnij mi coś, przekonaj mnie do czegoś, to wiedzcie, że nie musicie tego robić. Obróćcie się na pięcie, idźcie do przodu. Karta Rada Siódemka Mieczy. Kierujcie się sprytem i mądrością, które macie w sobie, ale nie posiłkujcie się względem nikogo kłamstewkami. Oczywiście nic nie sugeruję, tylko w razie czego. Ale też zwracajcie uwagę, czy nikt nie posiłkuje się kłamstwami, kłamstewkami, błędami w komunikacji, półsłówkami, niedomówieniami, niedopowiedzeniami względem Was. Zwracajcie uwagę, czy nie macie fałszywego obrazu rzeczywistości, fałszywych przekonań. Czy wszystko jest tak, jak Wam się wydaje, że jest. Czytajcie też umowy. To, co nieuniknione i wynik. Szóstka denarów, rycerz buław. No nieuniknione prezenty od losu, niespodzianki, harmonia, równowaga w dawaniu i braniu. Ktoś do Was może wyciągać rękę na zgodę albo wyciągać pomocną dłoń. Ale również to są szanse do wykorzystania, które będą zsyłane z nieba jedna po drugiej. Wystarczy po nie sięgnąć. Rycerz buław mówi o zmianach. Mogą być to zmiany myślowe, zmiany zdania, ale również zmiany na przykład miejsca zamieszkania. Albo zmiana stanowiska, albo zmiana w sprawach uczuciowych. Jakieś mogą Wami kierować silne namiętności. No i karta kochanków, no romanse oczywiście, ale również mogą być jakieś trójkąty emocjonalne, ale też będziecie stały, kochane skorpiony, przed wyborami. Będą decyzje do podjęcia. Kierujcie się rozsądkiem, to Wam pomoże. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę fantastycznego stycznia. Pa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.